Jeden robal się popłakał, że nie zdążył wykonać ruchu. A już trzymał strzelbę. To była kolejna krótka misja w dwie tury. Złoto i odblokowujemy planszę Jabłkowa Wyspa. Następną misją będzie misja Zjeżdżalnia. Strasznie nie lubię tej misji. Ja mam z tą misją problemy. Choć jak trenowałem przed nagrywaniem, to mi poszło dobrze, ale jak nagrywam, to mi idzie gorzej i na pewno coś pójdzie nie tak. Wiem, że jestem optymistą. Ten robal mężnie wdrapał się na sam szczyt zjeżdżalni. Ale teraz za żadne skarby nie chce zejść na dół, bo boi się tych łobuzów. To jest chyba najlepszy komentarz. Pozbieraj broń rozrzuconą po całej mapie. I pozbądź się chuliganów. Spiesz się, niedługo wróg otrzyma wsparcie z powietrza. I nie zawaha się ich użyć. Jakiego grzyba mi teraz spadł. Dobra, zbieramy bazuki. I stąd pozbywamy się pierwszego przeciwnika. Nie! Nie wierzę. Nie wierzę. Wytyfy. Nie wiem, co on chciał zrobić. Dobra, próba numer 2. Zginie. Chyba. Na pewno. Tak. Zginął. No, ciekawe co zrobi. O, chyba... Trafił. Ale mnie załatwił. Ile mam spadochronów? 3. Zobaczę, może się uda. Uda się. O kurde. No. No jeszcze tu jest jakaś dziura. Nie denerwować mnie. Wow! Dobra, teraz... Dobry rzut granatem i nie ma go. Gdzie? No i... Tak, dobry rzut granatem i już. Oni chyba bardziej się koncentrują, żeby tą zjeżdżalnię rozwalić, niż mnie. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Granat. I już po nim. No tego to już nie przeżyjesz, gościu. Ten robal nie ma siły dorzucić. Dobra. Teraz skaczemy. No już się bałem, że mi ten spadochron się nie otworzy. No kurczę. Będę musiał go w dwóch turach za. No i zobaczmy, co zrobi. Czekam. O. Sweet revenge.
No, miałem fart. Nie spadłem. Ale mi się teraz poszczęściło. Dobra, panu dziękujemy. Teraz dopiero spadł. Hura, nareszcie można bezpiecznie zejść na dół. Tom Courtney. On ma taki fajny kapelutek. No i znowu nie będzie złota. I znowu niebieski puchar. Teraz misja wisienki, czyli ostatnia potyczka w tej kampanii z rolnikiem Bagnicą. No i przedostatnia misja w tym Zagrajmy, które no dzisiaj będzie krótkie. Ej, oddawaj nam nasze rzeczy. Jasne, chodźcie i sobie weźcie. Ty gnojku. Odzyskać mi tę skrzynię. Jedno, co jest niefajne w tej misji, to to, że mamy 3 robale, kiedy potrzebny nam jest jeden. Teraz będziemy tak szli. Teraz chodzimy po tej mrówce. Czy mrówko jadzie? Co to jest? Ta, to jest mrówkojad. Pozostałymi robalami nie mamy wyboru. Trzeba skakać do wody, żeby zaoszczędzić czas. Bagnica nic nie zrobi. Chyba całą amunicję zmarnował w poprzednich 4 misjach. Nie skacz. Już raz przez tą dziurę spadłem. I wyląduję na skrzynce. Jest. Nieskończona liczba pocisków samonaprowadzających. I za chwilę Bagnica poniesie ostateczną śmierć na mrówkojadzie. Mogliby pokazać, jak wdycha. W końcu walczymy z nim ostatni raz. No dobra, misja skończona. No i za chwilę ostatnia misja. Bardzo szybko to dzisiaj idzie. No następnym razem już nie będzie tak krótko to trwało. Złoto i odblokowujemy planszę wisienki. I czas na ostatnią misję na dziś. W kosmosie nikt nie usłyszy, jak sprzątasz. Ta, te misje, gdzie pozdobywałem srebrne puchary, to kiedyś przejdę i pokażę, co można odblokować za złoto. Ale to jak znajdę czas. Ledwo znalazłem, żeby teraz nagrać dzisiaj. Cieszę się, że to tak krótko. Pomóż robotom. Z tektury. Tutaj jestem. Wow, siły grawitacji. Witam. Wow. Bum, bum. Ja już dam tym idiotom nauczkę. To nie ja, kolego. Och nie, co myśmy zrobili? To nie moja wina. Lepiej będzie, jak zbiorę te skrzynki. Ta, nikt nie jest winny. No poza tym szalonym Frankiem, co się tak trochę przyznał. Właściwie wszystkich.
Dobra, sposób na przeciwnika w tej misji jest bardzo prosty. Wystarczy o same szturchańce. W ogóle fajna grawitacja tutaj. Ten robot po prawej, on stoi poziomo. Ma wywalone na świat. Dobra. Teraz żegnamy. Ojej! Wiedziałem, że coś zwalę. Wow, ale to było mądre! Tak, od razu wam mogę powiedzieć, że ten Tribus jest taki głupi. Jak stoicie wyżej od niego, to w życiu was nie trafi. Dobra, ty to już zginiesz. Ojej, stanowo. Kurde. Zaraz mogę zaliczyć wpadkę. Nie, przeciwnik nie trafi, ja nie zaliczę wpadki, nie mam jak. Nazwa zespołu, Bludasy. To niech się umyją. Porzucam ich do wody, to się umyją. Teraz tego załatwiamy bazuką. I kolejny Brudas poszedł się wykąpać. Jaki śmiech. O! Dorzucił do planety. Po raz pierwszy strzał Tribusa nie wylądował w wodzie. Ale on już tak. No i koniec. No jeden ruch był nieudany, ale może nie przeszkodzi to w zdobyciu złota. Nawet nie powinno. No. Złoto, odblokowujemy drugą próbę plecaka rakietowego oraz wpisz w Robalopedii zaginione misje. No i to na tyle, przeszliśmy kolejne 6 misji, tym razem tylko 2 srebra, więc jest tu, poszło lepiej. Następne zagrajmy, zaczniemy od misji Trupia Wyspa. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze zagrajmy, które no jest krótkie. Następne będą zapewne dłuższe, bo misje będą trudniejsze. A na razie się już z wami żegnam, na razie.